Ano, Malocaris żył pół miliarda lat temu. Był największym kambryjskim zwierzęciem, a zarazem szczytowym drapieżnikiem Kambro. Choć ich szczątki odnajdowano od końca XIX wieku, opisywano je pod różnymi nazwami. Dopiero od około 40 lat wiemy, jak naprawdę wyglądało to zwierzę. Ano, Malocaris oznacza dziwna krewetka. W zależności od gatunku, Anomalocaris miała ciało złożone z 11 lub 13 segmentów, jak współczesne kraby. Ciało tego bezkręgowca mogło osiągać 75 cm. Ramiona, którymi wyginał on i łamał pancerze trylobitów, miały nawet 20 cm. Najciekawsze były oczy, podobne do oczu ważek. Były to oczy facetkowe, jak u owadów. Każde oko składało się z co najmniej 16 tysięcy sześciokątnych facetek. Oczy były duże, miały nawet 3 cm średnicy. Prawdopodobnie Anomalocaris miała więc bardzo dobry wzrok i prawie na pewno rozróżniała barwy. Nie wiadomo, czy wszystkie gatunki Anomalocaris były zdolne polować na trylobity. Aparaty gębowe różnią się u poszczególnych gatunków. Nie wiadomo też, jak dokładnie pływało to zwierzę. Czy segmenty boczne tworzyły po jednej płetwie z każdej strony, czy też jedynie zachodziły na siebie? Wiadomo jednak, że zwierzę mogło zmieniać szybko kierunek dzięki silnemu ogonowi i jego oddzielnym płetwom.